za nimi dzieje się sytuacja, witacie się, no ale nie macie gdzie po prostu, no nie ma miejsca. Na pierwszy rzut oka zwykły pub i zwykły bar, w którym siedzą młodzi ludzie. Ale niecodzienne wydarzenie. Tuż obok szykuje się gwiazda. Profesjonalny makijaż wymaga czasu i precyzji. Tym razem Magda pojawia się w rockowym wydaniu. Ja przykładam dużą wagę do tego, żeby makijaż był tak zwany makijaż czysty. Żeby kolory pięknie się łączyły, wychodziły jeden z drugiego. I żeby ten makijaż nie galopował przed oczami, żeby nie rzucał się pierwszy w oczy, tylko żeby był scalony ze skórą, żeby podkreślał tęczówkę, żeby makijaż podkreślał urodę. Do tego obowiązkowo punkowa fryzura i czerwone paznokcie, bo taki też mocny charakter ma piosenka promująca najnowszą płytę Magdy Steczkowskiej Nie prowokuj mnie. Nie prowokuj mnie, to się skończy. Utwór jest dość ostry, jak na mnie, ponieważ dużo rockowego brzmienia, zadziorny tekst, więc coś nowego, troszeczkę inna ja, z czego się bardzo cieszę. Artysta był zadowolony jak gdyby, z mojej pracy. No, muszę jak gdyby spełnić poniekąd jego wizję, którą mam w głowie, którą chcę wyciągnąć. Więc Magda zaakceptowała scenariusz w całości, zaproponowała kilka swoich ujęć, kilka swoich rozwiązań, które mam nadzieję, że się pojawią w efekcie końcowym. Swój najnowszy teledysk Magda Steczkowska realizowała właśnie w Poznaniu, bo jak mówi, to jej drugie miasto. Cieszy mnie bardzo sprawna i dobra organizacja na planie, co z doświadczenia wiem, że nie zawsze się udaje, ponieważ jest duży rozgardiarz, godzinne opóźnienia, a tutaj wszystko widzę sprawnie, jest zaplanowane i mam nadzieję, że efekt będzie równie zadowalający. Nie chcę zmieniać się, nie puszczaj mnie, bo się skończy. Moje słońce, kochana, powiedziała przed chwilą Magda Steczkowska i nie było to do Wojtka Jagielskiego. Nie było? To nie zrozumiałem. Bardzo cię przepraszam, to mój mąż się pojawił na ekranie, nie widziałam go wczoraj, więc zauważyłem. Ja wiem, stęskniłaś się. Tak, bardzo, bardzo. Pewnie twoi fani stęsknili się za płytą, która ma tytuł Nie wiadomo dlaczego. Dlaczego nie wiadomo dlaczego? Pełnia. Pełnia, bo kobieta spełniona? No przecież powiedziała, słuchaj Beatki, wszystkiego się dowiesz. Ja mu to ciągle powtarzam. No właśnie, w takim razie, skoro jesteś taka spełniona, tak to cię tak prowokuje, bo tytuł singla Nie prowokuj mnie. No, ale to kobieta, wiesz, spełniona to nie znaczy, że od razu, wiesz, kura domowa cię krótko. Że nie wkurzona. Tak, że nie wkurzona. Nie, no to jest płyta, właściwie to powiem ci w ogóle tytuł płyty, wymyśliła Dorotka Szalongowska, znana i lubiana, bo słuchając tego materiału stwierdziła, że tam niczego nie brakuje, jest taka, jaka powinna być. Poza tym. Czyli jaka? Pełna wszystkiego, pełna emocji przede wszystkim, bo jest i bardzo kobieca, ale też i nie wkurzaj mnie. A co byś powiedziała, żebyśmy posłuchali po prostu, jak wykonujesz ten utwór? Z ogromną przyjemnością, ale póki co jeszcze Państwu serdecznie polecam, już w piątek premiera. Magda Steczkowska i Pełnia, a teraz słuchamy. Do widzenia. Pa, pa. Dzieje się lekką przesadą jest ten podniesiony głos, wzrok, który mrozi krew. Co chcesz osiągnąć, mówiąc mi, że znów zawiodłeś się. Im więcej wiem, tym mniej rozumiem cię. Już nadszedł czas, żebyś wysłuchał mnie. Jaka jestem, to ja dobrze wiem. Nie chcę zmieniać się. Nie pouczaj mnie, bo się skończy źle. Jaka jestem,
dlaczego tak uparcie próbujesz zmienić mnie? Nie jestem ideą.